Państwo. Jako przedstawiciel miasta Katowice, wiceprezydent miasta Katowice, witam bardzo serdecznie posłanki i posłów Lewicy, którzy dzisiaj odwiedzili województwo śląskie i nasze miasto Katowice. Dla nas jest to szansa, żeby zapoznać ich z warunkami na Śląsku, w Katowicach, województwie całym, na tym, żeby oni poznali zarówno problemy, ale także oczekiwania naszych mieszkańców. Dzisiaj właśnie patrząc na to, co się dzieje w Katowicach i jak Katowice się rozrastają, jesteśmy dumni z tego wzrostu, ale jednocześnie jesteśmy pełni obaw co do przyszłości. Stąd też ich wizyta jest dla nas pewną szansą. Mam nadzieję, że tę szansę wykorzystamy, a wszystkich mieszkańców zapraszamy na 17:30 także na spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz posłankami i posłami Lewicy, żeby bezpośrednio sami omówili swoje problemy. Zapraszamy, a oddaję głos organizatorom i bardzo proszę pana posła Macieja Kopca. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, dzisiaj święto Lewicy w województwie śląskim, ale także święto Lewicy w całej Polsce, ponieważ cała Polska jest dzisiaj reprezentowana, jeżeli chodzi o okręgi wyborcze posłów, posłanki tutaj na Śląsku. Byliśmy dzisiaj na targowiskach, byliśmy w Bytomiu, byliśmy w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach, byliśmy w Skoczowie, byliśmy w Cieszynie. Będziemy dzisiaj jeszcze w kilku innych miejscowościach z tego względu, że chcemy ludziom zaproponować to, nad czym pracujemy od 4 lat. Prawie 300 projektów ustaw, pozycja lidera, jeżeli chodzi o opozycję jako klub parlamentarny pod kątem złożonych ustaw, pokazuje, że idziemy do wyborów z konkretnymi propozycjami, z propozycjami merytorycznymi, które odpowiadają na potrzeby ludzi, ale także słuchamy, bo na tych spotkaniach słuchamy każdych głosów bez barierek, bez policji, bez kartek, bez pytań z kartek. Każdy może podejść i porozmawiać. Chciałem serdecznie powitać wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, serdecznie powitać posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kochuta, szefa klubu Lewicy posła Krzysztofa Gawkowskiego, sekretarza generalnego Lewicy posła Marcina Kulaska, sekretarza klubu posła Dariusza Wieczorka, posłów z województwa śląskiego, oczywiście pan marszałek Czarzasty jest posłem z województwa śląskiego, więc też go witam jako posła z tego województwa, pana posła Macieja Koniecznego, pana posła Rafała Adamczyka, pana posła Przemysława Koperskiego, pana posła Zdzisława Wolskiego i panią posłankę Wandę Nowicką. Witam posłów z całej Polski, panią posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, posłankę Katarzynę Uberhan, posłankę Katarzynę Kotulę, posłankę Monikę Falej, posłankę Anitę Sowińską, posłankę Katarzynę Kretkowską, posłankę Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską, posłankę Joannę Szojring-Wielgus, posłankę Magdalenę Biejat, posłankę Darię Gosek-Popiołek, posła Tomasza Trele, posła Arkadiusza Iwaniaka, posła Roberta Obaza, posła Marka Rutkę, posła Wiesława Szczepańskiego, posła Macieja Gdulę, posła Wiesława Burza, posła Jana Szopińskiego, posła Marka Dyducha, posła Jacka Czerniaka oraz sekretarza śląskiej Nowej Lewicy, pana Marcina Grzybowskiego. Proszę państwa, witam państwa w imieniu swoim i w imieniu Śląskiej Lewicy i w imieniu prezydenta Łukasza Komoniewskiego, który jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy w województwie śląskim. Cieszę się bardzo, że tak liczna reprezentacja nas odwiedziła i przyjęła nasze zaproszenie. Bardzo nam będzie miło gościć państwa w województwie śląskim. Rostomiliowom nie będę dzisiaj godał po Śląsku, ale opowiem wam o Śląsku, bo wczoraj dwie komisje Parlamentu Europejskiego przegłosowały rozporządzenie metanowe, nad którym pracowaliśmy przez kilka ostatnich tygodni i to dzięki właśnie mojej pracy i partnerom z europejskiej lewicy, zwłaszcza Jensowi Geierowi z niemieckiego SPD, udało nam się to rozporządzenie metanowe zmienić. Podnieśliśmy ten limit z 0,5 tony do 5 ton na 1000 ton wydobycia węgla. Dzięki temu uratowaliśmy konkretne miejsca pracy w województwie śląskim, bo gdyby to rozporządzenie metanowe, które zaniedbał polski rząd, rząd PiS-u, rząd Zjednoczonej Prawicy, to w 31 roku nie mielibyśmy już przemysłu wydobywczego w województwie śląskim, a dzięki naszej pracy przez te kilka ostatnich tygodni rzeczywiście udało się to rozporządzenie zmienić, bo Unia Europejska jest właśnie taka. Unia Europejska polega na rozmowach, na negocjacjach, na kompromisach, a nie na machaniu szabelką, jak to do tej pory robił rząd PiS-u. I to jest jedna rzecz, którą chciałem się z państwem podzielić. Dziękuję bardzo. I mieliśmy w tej sprawie także konsensus właśnie na opozycji, bo opozycja potrafi ze sobą współpracować właśnie w Parlamencie Europejskim. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest konwencja stambulska dla całej Unii Europejskiej. Po 10 latach w końcu
Unia Europejska jako całość przystąpi do konwencji stambulskiej. Ja jestem raporterem tego zapisu i na najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu już to nastąpi i cała Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa przystąpi do konwencji stambulskiej. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tego, że chciałbym Łukaszowi pogratulować dobrej roboty w Parlamencie Europejskim. Od razu widać, że Ślązak. Łukasz jest w Parlamencie Europejskim, ja jestem w komisjach energii i spraw zagranicznych i my widzimy, jak to wygląda. Tą robotę, którą wykonywał Łukasz, żeby uratować miejsca pracy na Śląsku, żeby uratować polskie kopalnie przed dzikim, niekontrolowanym zamykaniem, to powinien robić od dawna polski rząd. Ale tego nie robił. I dopiero my musieliśmy wkroczyć i będziemy to oczywiście robić. To jest także nasza rola jako lewicy na arenie europejskiej, jako lewicy w Parlamencie Europejskim. Ale kłopot polega na tym, że Śląsk potrzebuje reprezentacji w Parlamencie Europejskim, która będzie umiała rozmawiać. Bo my mamy rząd, który działa w dwóch trybach. Albo podpisuje wszystko jak leci, bez względu na to, czy i jak służy to obywatelom tutaj na miejscu, albo wetuje wszystko jak leci. Dlaczego tak jest? Bo oni nie potrafią się dogadać. Nie potrafią rozmawiać z partnerami na poziomie europejskim. Nie mają tych partnerów na poziomie europejskim. I dla całego kraju, dla całej Polski jest ważne, żeby... Jest kluczowe dla Polski, żeby polski rząd na arenie europejskiej umiał wypracowywać korzystne dla Polski rozwiązania, żeby to była polityka polegająca na wypracowywaniu europejskich rozwiązań. To jest szczególnie ważne dla Śląska. To jest szczególnie ważne dla Śląska w kontekście transformacji energetycznej. To Śląsk najbardziej potrzebuje tych pieniędzy, które przez PiS do nas nie trafiają. Mamy zobowiązania, nie mamy pieniędzy, które szłyby na realizację sprawiedliwej i kontrolowanej transformacji energetycznej. Rząd podpisał z górnikami umowę społeczną 2 lata temu. Ta umowa społeczna wciąż nie jest realizowana. Dlaczego? Bo rząd nie jest w stanie dogadać się z Europą, nie jest w stanie uzyskać niezbędnej zgody Komisji Europejskiej. Tak to wygląda i czas to zmienić. Lewica jest najlepszą gwarancją tego, że rządzący polską politycy będą wypracowywać korzystne dla Polski i dla Śląska rozwiązania na arenie europejskiej, że będziemy korzystać w pełni z europejskich środków i że te rozwiązania, których potrzebujemy, żeby odejść od węgla, których potrzebujemy, żeby ratować klimat, będą tak zaprojektowane, żeby Śląsk na nich zyskiwał, a nie tracił. Dziękuję. Szanowni Państwo, Lewica jeździ po kraju z programem Bezpieczna Rodzina, ale niestety w Polsce jest jedna grupa, która szczególnie straciła swoje bezpieczeństwo, a są to kobiety i to kobiety w wieku reprodukcyjnym. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że kobiety w Polsce straciły wolność, prawo do decydowania o sobie, ale też straciły bezpieczeństwo bycia w ciąży, donoszenia ciąży i zadecydowania, jeżeli ciąża zagraża ich życiu, o tym, żeby ciążę tę móc zakończyć. Ale co więcej, kobiety straciły również swoje prawa obywatelskie, prawa do protestów i walki o swoje prawa na ulicach. Kobiety są ciągane po sądach, są szykanowane i co gorsza, a kobieta, która pomaga innej kobiecie, została w Polsce skazana. Oczywiście mówię tutaj o Justynie Wydrzyńskiej, która, jak wiemy wszyscy, została skazana przez sąd kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość. I żeby pokazać, jak różni się sytuacja Polek w Polsce od Europy, to Justyna Wydrzyńska niedawno wystąpiła w Parlamencie Europejskim na Komisji do Spraw Kobiet, komisji, której przewodniczącym jest Robert Biedroń, i tam spotkała się z szacunkiem za to, co stara się robić dla innych kobiet. Natomiast tutaj w Polsce taka kobieta jak Justyna Wydrzyńska jest ciągana po sądach. Co gorsza, kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży, jeżeli nie zdołają uzyskać pomocy od organizacji kobiecych, które pomagają innym kobietom, to decydują się na metody z czasów Króla Świeczka i przerywają ciążę, narażając swoje zdrowie. To właśnie
właśnie spotkało tę dziewczynę, której pomogła Justyna Wydrzyńska i za co została skazana. Proszę Państwa, tak być w Polsce nie może. Lewica będzie konsekwentnie walczyła o prawa kobiet i zapewniam Państwa, że ta sytuacja szybko się zmieni po wyborach. Witam serdecznie. Proszę Państwa, witam jeszcze raz w imieniu ekipy, ekipy lewicowej, posłanek i posłów. Widzicie, popatrzcie na nas, my się lubimy, my się szanujemy. Chcemy ze sobą pracować. Wczoraj byliśmy w Małopolsce, dzisiaj jesteśmy w województwie śląskim. Robimy to naprawdę z wielką przyjemnością, spotykamy się z ludźmi. I chcę po raz kolejny i w każdym mieście to będę robił. W imieniu klubu parlamentarnego, w imieniu partii Razem, w imieniu Nowej Lewicy, w imieniu PPS-u, w imieniu Unii Pracy. Będę apelował o współpracę na opozycji. Współpraca na opozycji jest dla lewicy w tej chwili jedną z najważniejszych spraw. My wierzymy w zwycięstwo. My wiemy, że zwyciężymy. Wiemy, że bez względu na to, ile będzie list, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każda osoba w Polsce znalazła tę listę, którą ceni za coś, którą szanuje i żeby żaden głos nie był zmarnowany. Opozycja ma prawo chodzić różnymi drogami, ale wiemy, dokąd ma dojść. Dojść ma do dnia wyborów i wygrać te wybory. Wygrać te wybory po to, żeby rządzić. Musimy dawać codziennie całym sobą znak, że chcemy bez arogancji współrządzić. Chcemy i prosimy opozycję o to. Słowo proszę jest właściwe, tak żeby nikt się nie uraził, żeby nikt się nie obraził. Podpiszmy wcześniej czy później pakt o współpracy po wyborach. Niech ludzie wiedzą, że jesteśmy wspólnie, że jesteśmy razem, że się szanujemy. Że co prawda czasami chodzimy innymi drogami, że co prawda nasze partie mają inne programy, ale jeden element dla tych wszystkich partii jest wspólny. Dobro Polski. Dobro Polski. Deklaruję w imieniu wszystkich, którzy tutaj stoją, współpracę na opozycji, popieranie opozycji, stawanie za sobą w trudnych chwilach, bo tych trudnych chwil pewnie do wyborów jeszcze będzie trochę. Ale wtedy trzeba sobie podać ręce. Trzeba się do siebie uśmiechnąć. Trzeba tak zrobić, żeby serducha biły i żeby ludzie wiedzieli, że głosują na odpowiedzialnych, rozsądnych, wyważonych, uśmiechniętych do świata, do życia ludzi. Chcę zaprosić na 1 maja. 1 maja to jest święto związków zawodowych. Święto praw pracowniczych, święto wszystkich pracowników. Chcę zaprosić wszystkich do Warszawy. 10:30, 1 maja, Pałac Kultury. Ale oczywiście te osoby, które będą chciały organizować te święta, tak jak Jerzy Woźniak, wiceprezydent tego miasta, zapraszał w Katowicach, też zapraszamy. Bo opozycja jest różna, spotkania są w różnych miejscach. Zapraszam z pełnym ciepłem. Zapraszam bez żadnych podtekstów. Wszystko tak staram się zrobić, żeby nikt nie poczuł się urażony. Czasami może nawet przesadnie, ale Aleksander Kwaśniewski, nasz lider, osoba, która często nam doradza, zawsze mówi, że w niektórych sprawach trzeba być nadaktywny, tak jak nadaktywny trzeba było być w jasnym stanowisku wobec walczącej Ukrainy, tak w tej chwili Lewica Polska będzie nadaktywna w sprawie współpracy na opozycji, bo uważamy, że to jest ważna sprawa. Dziękuję Państwu serdecznie. Teraz mamy czas jeszcze na pytania. Iwona Gąsiu. TVN24. Pytanie z redakcji Faktów TVN.
Pytanie do wszystkich państwa. Dziś PSL i Polska 2050 mają ogłosić wspólny start w wyborach. Co państwo na ten temat sądzą i czy wyobrażają sobie państwo powstanie jakiejś innej koalicji na opozycji? Proszę pani, każdy ma prawo iść swoją drogą. Trzymamy kciuki za pana Kosiniaka-Kamysza, za pana Hołownię. Obrali taką drogę. Droga taka sama dobra jak inna. Nie będziemy tego komentowali w żaden zły sposób. Pan Hołownia, pan Kosiniak postanowili iść do zwycięstwa tą drogą. I dobrze. I proszę zresztą wszystkich, żeby mieli dystans do takich decyzji. Przecież te decyzje w rozumieniu Kosiniaka, Kamysza oraz w rozumieniu Hołowni mają służyć dobru. A dobro jest wspólne. Polska i wybory w październiku. W związku z tym z naszej strony trzymamy kciuki. Organizujcie się i razem z nami, razem z Platformą Obywatelską idziemy do zwycięstwa. My w to wierzymy. Wy będziecie silni, my będziemy silni, Platforma będzie silna. Zwyciężymy. Będziemy się kłócili. Nic z tego nie będzie. Czy moglibyśmy jeszcze doprecyzować tą drugą część pytania? To znaczy? Czy wyobraża sobie, czy widzi pan szansę na powstanie jakiejś koalicji jeszcze przed wyborami? Proszę pani, wszystko się zdarzyć może. Byleby to służyło dobru. Sytuacja w tej sprawie coraz jest jaśniejsza. Ja to powtórzę, żeby nie było tak, że pływam albo chcę uciec od odpowiedzi. Pan Szymon Hołownia, pan Kosiniak zrobili sojusz. Pan Tusk niejednokrotnie mówił, jeżeli nie będzie jednej listy, idę sam. Potwierdza te słowa pana Tuska w tej chwili pan Schetyna i pan Sienkiewicz w sposób jednoznaczny mówiąc, jeżeli nie będzie jednej listy, będzie lista Platformy Obywatelskiej i będą szli sami. Lewica jest gotowa na każdy wariant. Lewica w tej chwili utworzyła silny sojusz partii Razem, trwający już wiele lat, Unii Pracy, PPS-u. Jesteśmy silni do każdego wariantu. W każdym wariancie będziemy zdobywali głosy. W każdym wariancie będziemy zdobywali głosy. Czy to już jest koniec o jednej liście dyskusji? Powiem pani szczerze, my już mamy tych dyskusji dosyć. My po prostu się bierzemy, braliśmy do roboty. Jeździmy, cały klub, wczoraj w Małopolsce, dzisiaj na Śląsku. We wszystkich powiatach będziemy obecni. To jest nasza praca. Czy wyborcę tak naprawdę interesuje, czy będzie jedna, dwie czy trzy listy? Wyborca musi mieć na kogo głosować. My mamy swoją ofertę, inni mają swoją ofertę. Także trzymamy za wszystkich kciuki. Więcej pytań nie widzę, to w takim razie wspólne zdjęcie i dziękujemy państwu za przybycie na konferencję prasową.